Ostatnio wczoraj były twoje urodziny i wczoraj była też nowa ustawa. Wiesz, co jest napisane na tą ustawę? Nie. Że mogą nas szczepić przeciwko-covidowe całej rodziny i mogą nas nawet z prześcieradłem związać ręce. Nas szczepić. Ja bym nie stał związać rąk. Ja też. Dzisiejszy dzień załamał mnie podwójnie, można powiedzieć. Najpierw z samego rana dowiedziałem się, że podpisali tą ustawę 36, w której, prawda, będą mogli nas przymusić do szczepienia. Ale też ci, którzy nic nie robią i nie protestują, nie przeciwstawiają się, nie myślą, też są współodpowiedzialni przed historią, przed swoimi dziećmi. I teraz musimy się po prostu odpowiedzieć, kto jest po której stronie. Jeśli ma być wojna, to będzie po prostu, czy to wojna międzynarodowa, czy wojna wewnętrzna. No po prostu tak funkcjonować nie można, żeby miliony Polaków dawały się łoić, okradać przez garstkę cwaniaków. Coś robimy? Przeciwstawiamy? Takie kajdanki. No właśnie. Kajdanki i szczepienia. Ja bym nie szczepił. Ja też. Zbierasz? Noa? Nie, Noa, tutaj jest drzewo. Noa? No, nie tam. To są kije. Tutaj kładamy drzewo całej rodziny, okej? Okay? Będziemy chodzi na. Idziemy zbierać drzewo. Ja poczekam, chodź. Chodź. Przed tym, że usiądziemy i pogadamy. Chodź. Musimy gwarantować ciepło u nas w domu. I to jest zawsze dużo roboty. Nosimy drzewo, mam swoje szmaty do noszenia drzewo, bo zawsze się brudza. Ine, ty bierzesz twoje kawałek drzewo? Idziemy. Tak, tam masz piłeczkę. Dzisiaj jest akurat ciepło, cały tydzień ma być ciepło, ale ogólnie jest sezon zimowy. Mamy nasze drzewo, które były przynoszone do nas. Zbieramy drzewo i w tym roku pracujemy na inny system ogrzewania, bo mamy panele słoneczne. O, tutaj mamy nasze panele słoneczne. I tato też w tym roku pracuje na stary olej, żeby zagrzać nasz dom. Kupił takie urządzenie, które zagrzeje stary olej do kuchni, olej od restauracji, który mamy. Chyba 1000 litr mamy. Super, dzieci, dzięki za pracę, współpracę. Dzieci już nie chodzą do szkoły, są na, no to znaczy wszystkie dzieci, ale są na domowej edukacji od zeszłym roku. Widzę, piękne. Nie, to jest wielki kawałek, jesteś wielkie. Pomóc ci dasz radę. Idź, żebyś nie. Okej. Okay. Bardzo dobrze. No, Ilie oczywiście silny. Tak, Noa? I teraz my, co, kolego? Okej, cześć kochani, tyle chwili mamy dzisiaj i Szefir tutaj oficjalnie dzień dobry. I chcemy dzisiaj porozmawiać, czy kolory możemy, o. Chcemy dzisiaj porozmawiać o artykuł 36, który niektórzy z was jesteście w temacie. Irek tutaj ma i chciałabym, że on to poczyta, żebyście mogli zorientować się, co to jest i co to znaczy dla nas idąc do przodu. Szefirek, artykuł 36, konkretnie zastosowanie środków przymusu bezpośredniego. Punkt pierwszy, wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub obowiązkowej hospitalizacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę
szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego, polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków. Punkt drugi. O zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu bezpośredniego oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie przez osoby wykonujące zawody medyczne. Każdy przypadek zastosowania środka przymusu bezpośredniego odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Punkt trzeci. Lekarz lub felczer może zwrócić się do policji, straży granicznej lub żandarmerii wojskowej o pomoc w zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego. Udzielenie pomocy następuje pod warunkiem wyposażenia funkcjonariuszy lub żołnierzy w środki chroniące przed chorobami zakaźnymi przez tego lekarza lub felczera. Punkt czwarty. Przed zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego uprzedza się o tym osobę, wobec której środek przymusu bezpośredniego ma być zastosowany. I fakt ten odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Przy wyborze środka przymusu bezpośredniego należy wybierać środek możliwie dla tej osoby najmniej uciążliwy, a przy stosowaniu środka przymusu bezpośredniego należy zachować szczególną ostrożność i dbałość o dobro tej osoby. Wow. Przymus bezpośredni, teraz numer 5. Przymus bezpośredni polegający na unieruchomieniu może być stosowany nie dłużej niż 4 godziny. Okej, okay. Super. Nie dłużej niż 4 godziny mogą cię dusić i trzymać cię spiętego. W razie potrzeby stosowanie tego przymusu może być przedłużone na następne okresy 6-godzinne, przy czym nie dłużej niż 24 godziny łącznie. Super. 24 godziny łącznie, czyli tak naprawdę to 4 godziny, nieważne, że nie może być dłużej niż 4 godziny, bo może być dłużej i może być nawet 24 godziny. Punkt szósty. Przytrzymywanie jest doraźnym, krótkotrwałym unieruchomieniem osoby z użyciem siły fizycznej. Punkt siódmy. Unieruchomienie jest dłużej trwającym obezwładnieniem osoby z użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa. I punkt ósmy. Przymusowe podanie leku jest doraźnym lub przewidzianym w planie postępowania leczniczego wprowadzeniem leków do organizmu osoby bez jej zgody. Bez jej zgody. Wow. Wow. Jak się czujesz? Normalnie. To nie jest normalne. To jest nienormalne. To jest patologiczne. To jest przemoc, to jest agresja i to jest brak wyboru i brak prawa. I to powinno być nielegalne i to jest teraz legalne, więc to znaczy, że to zaczyna być nasze osobiste odpowiedzialność, żeby zadbać o nasze bezpieczeństwo, a nie zostawić ten odpowiedzialność w ręce urzędu. Masz coś do powiedzenia? Ja mam kilka rzeczy do powiedzenia, ale dam ci pierwszeństwo. Odnośnie tej ustawy? Tak. Co widziałeś, co oglądałeś, bo oglądałeś protesty. Dzieje się dużo. Tego nie zobaczycie w telewizji, na pewno nie zobaczycie w TVP. I oczywiście mam nadzieję, że nie oglądających nas, tylko w ogóle dla wielu, to co nie jest w TVP, to jest teoria spiskowa, automatycznie. Także my z kolei to też lubimy brać w swoje ręce, czyli informacja jest w tej chwili dostępna w necie w ilości i jakości takiej, że możecie się sami doedukować, niekoniecznie siadając przed telewizorem i wierząc w to, co wam tam prezentują. Więc ludzie się wkurzyli i ludzie widzą w końcu, co jest. Wyszło szydło z worka, wyszło to, że nasz i nie tylko nasz, bo nasz rząd to jest jednym małym ziarenkiem. Jest wszystkie rządy właściwie świata, w tej chwili ponad około 200 krajów podpisało ten sam, przepchnęło ten sam
tą samą ustawę w ten sam dzień, czyli to nam pokazuje, że tak naprawdę to jest dyrygowane z zewnątrz, siły pozarządowe. No i co? I tutaj dalej to ja już nawet nie chcę wychodzić, bo nie za bardzo mnie interesuje, kto to robi, ale wiadomo, kto ma siłę, to są... Wystarczy popatrzeć, kto jest w biznesie, kto ma siłę, kto drukuje pieniądze, kto ma, są banki, są apteki. Ja widzę banki i apteki. Kiedyś była różnorodność biznesów, teraz są banki i apteki wszędzie. Także myślę, że to ma wspólnego jedno z drugim. A apteki szczególnie, bo tutaj mówimy o lekach, mówimy o chorobach zakaźnych, czyli to, co się dzieje w tej chwili, czyli ta pandemia, która była wykupioną pandemią, której nie ma. I my o tym mówimy od marca, od lutego, żeby się nie bać. To będzie użyte, żeby wprowadzić obostrzenia, żeby ludzi złapać za mordę, żeby im założyć kagańce, maseczki, smycze, żeby ich zaszczepić i żeby ich zaczipować i żeby ich kontrolować, żeby im dać jakąś jedną płacę i zamknąć mordy. I teraz co możemy? Ja powiem swoje. No? Ja sama siedziałam w medytacji i myślę sobie, jakie ja mam ludzkie prawo i jakie prawo według tej nowej ustawy złamią. Dla mnie to jest, że każdy człowiek ma wybór. To jest ludzkie prawo. I załóżmy, że szczepienie to, co ludzie mówią, że okej, będziemy szczepić wszystkich, bo jak szczepimy wszystkich, to jak nie szczepimy ciebie, no to ja mogę chorować, bo ty nie szczepiłaś. Ale logika szczepienia jest tak, że ty budujesz przeciwciało i jesteś już bezpieczny. Więc ja powinnam mieć wybór. To jest teoria herd immunity, ale to może być logiczne pod warunkiem, że to się dzieje naturalnie, czyli że wszystkie zwierzaki w stadzie zachorują i naturalnie przejdą tą chorobę i zostaną odporne, zostaną uodpornione. Albo nie przeżyją jej, albo zostaną uodpornione. Wtedy masz wszystkie przeszły tą chorobę w stadzie i wszystkie są, po prostu ta choroba już im krzywdy nie zrobi. Może tak. Im grozi, ale będzie przechodzona łagodniej, krzywdy im nie zrobi, ale to nie jest nie do osiągnięcia ze szczepionkami. Niestety tak. Sztuczne... Tutaj chodzi o wiele innych aspektów szczepionek, że tak naprawdę to nie wiemy, co tam jest, że, a ci, co wiedzą, to mają zamykane, jak powiedzą o tym głośno, co tam jest, tak. To mają zamykane usta. Jeżeli ktoś jest po stronie szczepienia, szczepczy się. Spoko. Jeżeli ktoś jest po stronie nieszczepienia, to nie szczepczy się. To jest wasz wybór, ale ludzkie prawo, mam wybór. Zawsze. Po drugie, ja mam prawo żyć bez przemocy. To jest po prostu fair. I to tak nie było, szczególnie w Polsce. Było dużo przemoc, było zmuszenie, żeby jechać do Syberii. Były ludzie po prostu sadzani na pociąg. Cały świat to się zrobił patologiczne, że wszyscy są zmuszeni do czegoś, którym nie chcą. Jest przemoc wszędzie, każdy film widzimy przemocę i to się zrobiło normalne. I to jest tak niebezpieczne, bo to, że coś było znormalizowane, to nie znaczy, że to jest normalne. To jest nienormalne. Ja mam prawo, żeby nie mieć kajdanki, żeby nie mieć przeszrady dookoła mojej ręce, żeby nie być na siłę trzymane i zmuszone do czegoś. To są moje dwie ludzkie prawo. Prawo do wyboru i prawo, żeby żyć bez przemocy. Tak, no, ja jeszcze bym chciał powiedzieć o tym, może niektórzy z was się łudzą jeszcze, że jest opozycja, która by zrobiła inaczej, że jest jakaś inna partia do wybrania, że jest ktoś, inny prezydent może, albo ktoś, nie ma, to są wszystko pionki w jednej kieszeni, siedzące w kieszeni korporacyjnej, kupione przez lobbystów, albo sami lobbystami są, także tam nie ma opcji, jedynie co możemy. I wierzę, że Polacy i w ogóle ludzie są mądrzy i musimy teraz pomyśleć, jak mądrze ominąć tych złodziei, ominąć tych kłamców, tą bandę zdrajców, którzy w tej chwili kombinują, żeby ludzi, którzy ich wybrali,
żeby ich skuć i zaszczepić. To jest. Więc jeśli macie pomysły, jest Mateusz Jarosiewicz, jest Neos. On sam jest prężnym umysłem i ma dużo fajnych pomysłów. Ma pomysł na wewnętrzną naszą walutę, ma pomysł na wewnętrzną naszą sieć komórkową, niezależną od innych agentur. I to byłby dobry start, ale głównie tutaj chodzi o to, żeby ominąć złodziei, którzy siedzą na wiejskiej, którzy rządzą nami. Tak sobie myślą, że rządzą nami. Tak naprawdę to myślę, że my jesteśmy suwerenni i na tyle inteligentni, że możemy ich ominąć. Więc następny, kolejny krok nasze. My chcemy tworzyć społeczeństwo, nasze razem społeczeństwo, które jest za. Ja nie chcę przeciwko kogoś, nie. Jest za ludzkie prawo. I chcemy zbudować razem z wami możliwości, żeby stać i walczyć za swoje prawa i swoje prawda i swoje prawo, idąc do przodu. Więc jak chcecie być z nami, jak chcecie wesprzeć. Już w tej chwili możecie, bo jest fajna kampania informacyjna, jest wojna informacyjna, którą Neos sponsoruje i zbiera pieniądze na to. Można dołożyć się do drukowania plakatów, a można sobie po prostu pobrać pliki za darmo i wydrukować je i rozdać wśród znajomych, wśród nieznajomych, żeby ludzie byli doinformowani. To jest wojna taka, to jest wojna informacyjna, którą wypowiadamy skorumpowanym mediom, które siedzą w kieszeni korporacji. Mediom, które miały mówić prawdę, a tak naprawdę mówią, łżą. Ale wyłączcie telewizję, bo tam jest jesteście powiedz, nakręcani, tam jest propaganda. Powiedz, gdzie ty patrzysz, na kogo ty obejrzysz. Ja dam w dyskrypcji, ale ty, to jest co, Brown? Senator Brown? Konfederacja, senator Brown. Mm-hmm. On ma swój kanał Neos pod każdą postacią. Tam jest głównie Mateusz publikuje, ale w różnych dziedzinach i na różne tematy. I on intensywnie dużo jest materiałów z Mateuszem. Co jeszcze? Żeby ludzie wiedzą, gdzie się patrzy się na taki kalejdoskop, przegląd na to, co się dzieje w Europie, w Stanach i też w Australii. I wszędzie się dzieje, jest gorąco, wszędzie jest. Są starcia z policją, których w telewizji nie zobaczycie. Wszędzie są protesty. W każdej stolicy europejskiej i nie tylko. Są protesty krwawe. Już w tej chwili protesty, gdzie się protestujących ludzi się pacyfikuje. Tak. I od razu wam powiem, bo my mamy tutaj dużo wspaniale ludzi, naprawdę dużo wspaniale ludzi, i wiem, że niektórzy stoją po tej stronie i niektórzy stoją po tej stronie. To, co ja już tłumaczyłam w tym filmie, my idziemy mocno z Irkiem tędy. Czy jesteś za tym nowe ustawy, czy przeciwko? My z Irkiem już ustalimy dzisiaj, że jesteśmy przeciwko. I nigdy nie będzie moment, który możesz nam przekonać, że jednak, no jednak może masz rację, więc warto nawet nie spróbować w komentarze powiedzieć, o Dawina, patrz tędy, bo no, po to będzie, to będzie uważane za spam i was po prostu odetniemy. Więc to. Lepiej subskrybujcie do tej kanału, bo my z Irkiem nie będzie wycofnięcie filmów tutaj teraz, bo ja wycofnęłam 6 miesięcy temu, bo naprawdę chciałam zobaczyć, czy to ja, czy to moje trauma, czy to moje sprawy, które ja mam niewyczyszczone, dlaczego to mi tak irytuje ten koronawirus, czemu ja nie mam empatii do ludzi. Ja przepracowałam to, nie wszystko, ale przepracowałam wiele rzeczy i mniej więcej wiem, czym to pachnie ten koronawirus, tym pandemię. I ja już wiem, że jest czas dla mnie, żeby walczyć, żeby stać na swoje dwie nogi i iść do przodu. Pamiętajcie też, że przyczyną zła w historii ludzkości nie byli ci rewolucjoniści, którzy działali i robili dużo, tylko właśnie ci, którzy siedzieli w domu i tak, nic nie robili. Dokładnie. To tak. Samo było podczas II wojny światowej za Hitlera, kiedy ludzie, Niemcy siedzieli i szli do pracy i oddawali podatek. Absolutnie tak. Później tłumacząc się, że oni nie wiedzieli tak naprawdę. No to teraz wiecie już. Okay. No tak. I to połączysz później? No później połączę, bo sorry, nasz pierwszy telefon musi być do kontaktu, bo baterie są
Za mało. Okej, okay, jak kończymy, szef Irek? Bo idąc do przodu... Kończymy tak, że to nie jest jakaś zmiana kierunku naszego działania. My robimy to, co robimy od lat, czyli zdrowie i odżywianie. Zdrowie i odżywianie to jest nasz temat. I w kontekście tego już nie możemy nie wspomnieć o pewnych rzeczach, bo to też zahacza o zdrowie. Przesiąknięci jesteśmy tym, co się dzieje w chwili obecnej na świecie. Wszyscy, wszystkich to dotyczy. Nie ma bezpiecznego miejsca w tej chwili na świecie. Jak sobie myślicie, że gdzieś wyjedziecie i się schowacie, to myślę, że to może być duży problem. Mhm. Więc dotyczy nas to wszystkich. Ci, którzy śpią, to przyjemnych snów wam życzę. A ci, którzy się budzą albo już są przebudzeni, to zapraszamy do współpracy. Będziemy mieli serię całą, albo po prostu w tej chwili to jest temat bardzo ważny i działamy. Mm-hmm. Ja powiem jedną rzecz. Tym tygodniu, sobotę, mamy jednodniowy turnus odnośnie warsztaty odnośnie domowy poród, bo teraz w taki klimat, co jest w koronawirus, to jest trudne opcje, żeby rodzić w szpitalu. Problem jest prosty. Wbrew zaleceniom ministerstwa, wbrew zaleceniom Światowej Organizacji Zdrowia, wbrew zaleceniom konsultantów krajowych, także mówię o tych zaleceniach zmienionych w trakcie epidemii, niektóre szpitale idą na łatwiznę, łamią prawa pacjenta, łamią prawa obywatelskie, łamią wszystkie zalecenia i zamiast zachować odpowiednie środki ostrożności, łącznie nawet z badaniami na obecność zakażenia COVID-19, po prostu poszły na łatwiznę i zdecydowały, że matki, ojcowie nie będą mieli kontaktu z ich dziećmi. Tego typu sytuacje miały miejsce, były zgłaszane do mojego biura poselskiego z kilkunastu szpitali w Polsce. Były sytuacje, gdzie matki z dziećmi były rozdzielane na dni, na tygodnie, nawet na miesiące. I to w sytuacji, w której stan zdrowia dziecka był zły, zakończył się śmiercią. Taka matka przez 7 miesięcy, nie widząc swojego dziecka, wcześniaka, nie mogła się nawet z nim pożegnać. Separują matki od noworodków w tak ważnym momencie, jak ten bezpośrednio poporodowy czas. Separują na 24, na 48, czasem na kilka tygodni nawet separują pod pozorem bezpieczeństwa. Mężowie, rodzice, ojcowie tych dzieci nie są dopuszczani, są nawet wpuszczani do szpitala. Nie pozwala się matkom karmić piersią, przytulać tych dzieci, co jest tak ważne dla całego życia później. Więc w kontekście tego już mamy, w następny weekend mamy jednodniowe warsztaty. Są jeszcze miejsca? Tak. Są miejsca? Są mało miejsca, ale napiszcie do nas, jeżeli chcecie przyjechać do nas. Nawet jak nie jesteście w ciąży, to nie jest, nigdy nie jest za wcześnie, żeby się szykować mentalnie, co możecie robić, jak inaczej. I mniej jesteśmy uzależnieni na systema, na urząd, na szpitalu, na lekarze. Im więcej bierzemy nasze zdrowie, nasze życie w swoje własne ręce, to mniej mają kontrolu od nas. Więc to jest nasze, teraz idąc do przodu, nasz przekaz, żebyście swoje życie mieć odpowiedzialność za to sami, swoje zdrowie. Kochamy was bardzo, Tepirek mama. Szefirek. I zapraszamy do dalsze oglądanie. Może będzie jakieś fajne vlogi z dziećmi czy coś, ale na pewno będziemy kontynuować tą rozmowę. To pa, do zobaczenia.